Cześć, ja nazywam się Luke FPS, nie bez powodu leci wam dzisiaj gameplay z Call of Duty Advanced Warfare, nie bez powodu gram tutaj tą bronią z II wojny światowej, czyli STG-44 w takiej bardziej futurystycznej skórce, dlatego że jak wiadomo Advanced Warfare, jak i nowa część Call of Duty, czyli Call of Duty, nazwijmy to sobie II wojna światowa, jest robione przez to samo studio, czyli Sledgehammer Games. No i broń, oczywiście STG-44 jest bronią z II wojny światowej, także wszystko oprócz tutaj czasów się w tym, co widzicie, zgadza, tak? No i właśnie to będzie temat dzisiejszego materiału, czyli Call of Duty World War II. I chodzi tutaj głównie o multiplayer, tak? Tylko praktycznie w tym aspekcie będę się poruszał, jeżeli chodzi o komentarz. Bo zacząłem się troszeczkę więcej interesować tym tematem, zacząłem sobie przeglądać gameplaye z multiplayera, przejrzałem sobie kilkukrotnie trailer, przeanalizowałem i doszedłem do wielu wniosków, które wam tutaj przedstawię, z którymi się z wami podzielę. Wybaczcie za jąkanie się, ale wiecie, dawno nie gadałem do mikrofonu jakoś tak dłużej, więc tutaj różnie może być. Jeżeli chodzi o te wnioski i o ten materiał całościowo, nie traktujcie go absolutnie jako materiał jakiś informacyjny, bo ja nie chcę tutaj żadnego informacyjnego materiału robić, dlatego że mogę się tutaj wielokrotnie mylić, na co też mam nadzieję będziecie brali sobie poprawkę tutaj w tym komentarzu, że wielokrotnie po prostu mogę się mylić w tym, co mówię, bo to wszystko tutaj, co wam, czym się z wami podzielę, będzie po prostu moją opinią i moją obserwacją, tak, tego co widziałem tam w gameplayach, w trailerze i tak dalej, więc może zacznijmy od tego, co mi się podoba, tak żeby zacząć tak pozytywnie. Niestety tych pozytywów jest tutaj mniej niż negatywów, ale mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłości. Fajna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, na początku nie wiedziałem jak to działa, to jest dokręcany tłumik i się okazało, że to jest w postaci perku, po prostu jest jakiś perk, który sprawia, że jeszcze możemy sobie dzięki niemu właśnie dokręcić tłumik. Fajnie, możemy sobie po prostu tutaj wybierać, gdzie będziemy strzelać bez tłumika, w jakim miejscu chcemy odflankować powiedzmy przeciwnika, to dokręcamy sobie tłumik i jesteśmy niewidoczni na mapie, także fajna tutaj zmiana, to jest nowość chyba w kodzie. Nie wiem, czy w poprzednich starszych, najstarszych częściach Call of Duty to było dostępne. Boots on the ground to jest chyba największy plus tego wszystkiego, chociaż ten plus jest takim plusem subiektywnym, nie wiem jak to nazwać. Wiadomo, że wszyscy się jarają tym, że już nie będzie latania i tak dalej, to jest faktycznie plus. Ale ten plus jest taki, to jest taki cienki lód, tak? Może się pod nami zarwać i okazać się może, że to będzie kamperiada większa niż w Ghoście i wtedy, no niestety, te boots on off the ground się troszeczkę nie przyda. Zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale w minusach już niestety. Jeżeli chodzi o modele broni, bardzo mi się podobały, fajnie wyglądają, fajne dźwięki, to jest kolejny plus. Oczywiście ja na to bardzo dużą wagę do tego przywiązuję zawsze w FPS-ach. Jeżeli broń brzmi fajnie, wygląda fajnie, to czasami po prostu wchodzę do jakiegoś FPS-a tylko po to, żeby sobie z tych broni postrzelać, bo one fajnie wyglądają i strzelają. Ja tak bynajmniej mam, nie wiem jak wy. Więc to jest dla mnie też jako tako ważne, ale to jest taki mniejszy, można powiedzieć, plusik, czy też mniejszy, mniej ważny aspekt. No i też wracają oczywiście medale, co też mi się podoba, bo prawdopodobnie będzie medal typu Vicious, typu Nuclear. Oczywiście lubię tego typu rzeczy zbierać, zdobywać, więc jak najbardziej na plus. Tylko tyle, jeżeli chodzi o plusy, na dzień dzisiejszy. W przyszłości się to być może zmieni, nie wiem. A teraz przechodzimy do minusów. Tutaj jest ich dosyć sporo rzeczy mi się nie podobało, dosyć sporo raziło w oczy. Dobra, może zacznijmy od, oczywiście jak zwykle, części wizualnej. Ja zawsze zaczynam od części wizualnej, czyli jak sobie oglądam pierwszy raz trailer jakiegoś multiplayera, czy też jakiś pierwszy gameplay, to zawsze zwracam na początku jakby uwagę na te właśnie aspekty wizualne, tak? No i tutaj te aspekty wizualne moim zdaniem leżą totalnie, dlatego że po pierwsze animacje w trailerze bynajmniej były po prostu co najmniej tragiczne, dlatego że wyglądało to jak jakieś, nie wiem, Call of Duty dalej niż MW1, bo w MW1 były lepsze animacje niż tutaj w trailerze. W tam gameplayach troszeczkę to lepiej wyglądało, ale
ogół, no słabo to wygląda, bardzo słabo. I ja mam takie wrażenie, tutaj takie to jest moje przemyślenie, że oni, czyli Sledgehammer Games, Activision, wszyscy tam odpowiedzialni za nową część Call of Duty, za tworzenie tej gry, oni mieli w planach, takie mam wrażenie, jakąś inną, kolejną, futurystyczną część Call of Duty, ale nagle wyszedł Battlefield 1, który osiągnął sukces już na starcie, wszyscy kupili tą grę tylko dlatego, że to jest pierwsza wojna światowa, że to jest w ogóle wojna światowa, a nie jakieś futurystyczne coś, albo jakieś współczesne coś. No i oni nagle, tak mam wrażenie, zmienili content tak o 180 stopni i zaczęli tworzyć właśnie tą grę, czyli Call of Duty II Wojna Światowa. I przez to wygląda teraz jak wygląda, czyli tak bardzo średniawo, moim zdaniem. I nie wiem czemu, tak mi się wydaje i takie mam naprawdę mocne wrażenie, że właśnie tak było, ale naprawdę to jest tylko moje i wyłącznie przemyślenie. Także animacje tragiczne, grafika bardzo słaba, jak na najnowszą część Call of Duty. Grafika bardzo słaba, to jest, mówię, aspekt optyczny, nie optyczny, tylko wizualny, więc to tak naprawdę niewiele ma tutaj do znaczenia, chociaż dla mnie ma, fajnie gra, fajnie wygląda, gra się o wiele przyjemniej, wiadomo, ale tutaj, gdzie oglądałem gameplaye z multiplayera z PlayStation Pro, z tej mocniejszej wersji PlayStation, i to wyglądało nadal tragicznie, tak naprawdę Ghosts przy tym wyglądał no dwukrotnie lepiej, naprawdę, te teksturki były o wiele lepsze. A jeżeli chodzi o płynność tej rozgrywki, no to Infinite Warfare miażdży moim zdaniem tutaj najnowszą część Call of Duty, bo było 3 razy płynniejsze, naprawdę już w samym trailerze to było płynne, a i przekładało się też to na multiplayer, na kampanię, bo to wszystko było takie płynne, fajne, przyjemne, aż po prostu przyjemnie się biegało, strzelało, latało, biegało po ścianach. A tutaj, no to wygląda tragicznie, naprawdę, jakby to było starsza, jakby to była starsza część Call of Duty niż MW1, bo w MW1 to jakoś tak bardziej wyglądało płynnie, moim zdaniem. Dobra, jedziemy dalej. Widziałem gameplay ze snajperką, oczywiście, i troszeczkę się przeraziłem, dlatego że te snajperki wydają się być użytku o wiele łatwiejsze niż na przykład w Ghoście, gdzie snajperki w Ghoście były bardzo mocne, pamiętamy wszyscy te quickscope'y tam. Panik quickscope'ów wręcz bardzo często. No i mam wrażenie, że właśnie tutaj też się używa tych snajperek bardzo łatwo, wręcz łatwiej niż w jakiejkolwiek poprzedniej części Call of Duty. Może nawet tak łatwo jak w MW2. Więc mam wrażenie, że quickscope'erzy będą mieli tutaj naprawdę pole do popisu, będzie im bardzo łatwo i będą irytować, na pewno. Tym bardziej, że tutaj bardzo szybko się poruszają w postaci. Jest perk oczywiście typu lightweight, co mi się nie podoba, bo perk lightweight, przynajmniej w Ghoście, było widać, że dawał taką przewagę troszeczkę laga, że po prostu ta postać się poruszała na tyle szybciej, że to po prostu sprawiało, że kiedy czekaliśmy na gościa, on wybiegał za drzwi i nas zabijał na kulkę, bo po prostu był lag. No niestety, takie mam wrażenie. Na końcu tego trailera widać tam oczywiście, przynajmniej przeze mnie, znienawidzoną rzecz, czyli Akimbo, które oczywiście musi być w każdej części Call of Duty, które zwiększa dwukrotnie szybkostrzelność zazwyczaj pistoletów i które sprawia, że to jest takie trochę noob friendly, dlatego że koleś biegnie z byle jak sobie zacznie strzelać z biodra, ale zasprejuje nas szybkostrzelnością i padniemy na kulkę. No dobra. Jeżeli chodzi o tekstury, wracając do jej grafiki, no to niestety przeraża mnie troszeczkę jakby jednorodność tych tekstur z teksturami tutaj żołnierzy, bo mam wrażenie, że będzie to samo co w Ghoście, że po prostu koleś położy się i będzie w tym momencie niewidzialny, praktycznie położy się gdzieś w krzakach w rogu i zanim my go zauważymy, bo będzie zlany z teksturami, wiadomo, ciężko go będzie dostrzec, to już dawno padniemy 3 razy. Jeszcze jest tutaj jeden perk, który jest taki bardzo camp friendly, noob friendly i który może z tym wszystkim bardzo źle współpracować, czyli perk, który nazywa się Bipod i który sprawia, że po prostu koleś, kiedy się położy, nie wiem, czy tylko z LMG, czy ogólnie z karabinami szturmowymi i tak dalej, ma zmniejszony odrzut w tym momencie. No i to jest takie bardzo, bardzo noob friendly. Tak typowo dla tych noobków zrobili taki perk, mam wrażenie, który będzie na pewno wkurzał. Jest taki cytat tutaj od twórców, że w multiplayerze twórcy pozwolą sobie na różne ekstrawagacje i też te ekstrawagacje mnie będą na pewno
mnie troszeczkę przerażają, dlatego że wiadomo, jakie ekstrawagacje potrafili wymyślić w poprzednich częściach Call of Duty panowie z Activision, czy tam osoby odpowiedzialne za to, czyli w supply dropach jakieś kosmiczne naprawdę kamuflaże. I obstawiam, że takie kamuflaże też będą w tej części Call of Duty. Myślę, że na pewno pozwolą sobie na jakieś dziwactwa. I obstawiam, że to będzie wyglądało w ten sposób, że na początku oczywiście wszystko fajnie, druga wojna światowa, fajne kamuflaże, bronie, dźwięki, wszystko. Ale potem, jak już wszyscy kupią tą grę, jak już sprzedaż zacznie spadać, no to wtedy dopieprzą pewnie jakimiś gównami, które będą albo irytować, albo będą tragicznie psuć klimat. Zobaczymy, jak to wszystko im wyjdzie. Nie podoba mi się też takie kopii w klej, taka kopii w klej szarża z Battlefielda 1, czyli po prostu koleś biegnie, wrzeszczy i wbija bagnet tutaj najbliższemu przeciwnikowi. Tutaj jest to w postaci perku. Jest to takie, no właśnie, takie zapożyczenie wręcz, kradzież z Battlefielda 1. Też to niezbyt dobre wrażenie na mnie zrobiło. Jeżeli chodzi tutaj o takie kopii w klej, na przykład z Black Opsa 3, to jest Purifier, czyli tutaj w postaci akurat Score Streaku, a nie specjalisty, jest to włożone. No normalnie kopii w klej z Black Opsa 3. Koleś biega, jara wszystkich po prostu wiotaczem ognia i wszyscy tak samo wrzeszczą jak w Black Opsie 3. Też mi się to nie podoba. Przeraziła mnie też jedna rzecz, którą widziałem gdzieś tam w gameplayach, że w oknie był sobie minigun, koleś po prostu wsiadł do tego minigana i on miał absolutnie zerowy odrzut. Jakbyście strzelali MP7 z Call of Duty MW3, koleś strzelał z całej mapy miniganem, który zabijał na dwie kulki i no to oczywiście to będzie wszystko do spaczowania prawdopodobnie, ale kto to wymyślił? Jak może mieć taki minigun zerowy odrzut? No, słabo. No i to tyle, jeżeli chodzi o te minusy. Jeszcze mnie ciekawi taka jedna rzecz, czy będzie tutaj nuke, jak wiadomo w Call of Duty Advanced Warfare, czyli w grze od Sledgehammer Games, od tego studia, był nuke w postaci DNA Bomb, tak? I mam nadzieję, że w tej części Call of Duty też jakoś to wymyślą, jako ukryty score streak, czy też może jako ukryty kill streak, a może jakiś, jako score streak to będzie w postaci punktów potrzebnych do zdobycia, coś nowego by mogli wymyślić. Ale ważne, żeby ten nuke był, bo zawsze to przyciąga naprawdę dużą rzeszę graczy. Mnie w tym również, bardzo lubię zawsze wbijać sobie tego nuka. I ciekawi mnie jeszcze rzecz taka, czy będą słyszalne kroki, czy będzie jakiś perk, który wzmacnia te kroki, czy będzie jakiś perk, który wycisza te kroki. Na razie takowego nie widziałem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli chodzi o ogólne wrażenia całości tego trailera, multiplayera, tych gameplay, które widziałem, no to wygląda to dosyć średnio. Fakt, zagrałbym sobie, ale nie jestem jakoś tak nahypowany, jak na przykład byłem nahypowany po trailerze multiplayera, na przykład Infinite Warfare czy Black Opsa 3, bo tutaj naprawdę wyrzuciło mnie w kosmos z krzesła, jeżeli w momencie, kiedy oglądałem te trailery. A tutaj nie dość, że muzyka taka z dupy, animacje w tym trailerze po prostu leżą totalnie. Postacie poruszają się jak jakieś boty, no po prostu nie. To wygląda jak na XXI wiek, jak na grę z 2017 roku. Wygląda to tragicznie i właśnie śmiem twierdzić przez to, jak to wygląda tutaj w tym trailerze i czasami nawet w gameplayach, to ma śmiem twierdzić, że oni nagle, widząc po prostu triumf Battlefielda 1, zmienili content na drugą wojnę światową i dlatego to wygląda, jak wygląda. Takie są na dzień dzisiejszy oczywiście moje przemyślenia i ciekaw jestem waszych przemyśleń. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobał na przykład trailer multiplayera, jak się podobały wam gameplaye, co wam się podoba, co się wam nie podoba. Czekam na komentarze, czekam na zdrową konwersację, naprawdę na poziomie, a nie jakieś wyzwiska, jakieś wyzywanie, sranie i tak dalej, bo takie komentarze będą natychmiast usuwane, jeżeli będą hejterskie i będą kogoś urażać. I tyle. Także czekam na wasze komentarze. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. I przypominam, jutro od godziny 20 prawdopodobnie rozpocznie się livestream z Call of Duty Black Ops 3 na PlayStation 4 na moim kanale tutaj LukeFPS. Zapraszam was bardzo serdecznie. Nawet jeżeli nie lubicie Black Opsa 3 czy też futurystycznych kodów, to wpadnijcie naprawdę pogadać sobie. Pogadamy sobie o na przykład Call of Duty World War 2, czyli druga wojna światowa, czy też pogadamy sobie o tym, w którym kierunku idzie Call of Duty. Zawsze jakiś temat się znajdzie, który, że tak powiem, który sprawia, że fajnie się po prostu na takim streamie siedzi, fajnie mi się gra, fajnie
wam się siedzi. Także czekam na was z niecierpliwością. Na moim Facebooku link teraz macie w opisie do mojego Facebooka, macie również link tam do live streamu, który się jutro odbędzie. Także trzymajcie się, pa pa!